Okres przedświąteczny na Dolnym Śląsku ma swoje wydarzenia, które można by traktować jako czas prezentów. Stąd obecność w Gryfowie Śląskim Mikołaja, który pojawił się tam na zaproszenie marszałka województwa dolnośląskiego. Który napisał mi w liście, że Mikołaj niech się nie martwi, jak nawet nie będzie śniegu, to już do większości miast Dolnego Śląska można przyjechać pociągiem. Za co mu serdecznie dziękuję, właśnie pociągiem przed chwilą przyjechałem. Mikołaj to w jednej osobie właśnie burmistrz Gryfowa Śląskiego, skąd po 27 latach wyjechał do Świeradowa-Zdroju pierwszy pociąg na zrewitalizowanej linii kolejowej. Marzenia się spełniają. Na pewno było marzeniem wielu, wielu osób, żeby koleje wróciły na tory. Wróciły na tory, której de facto już prawie nie było. Kiedy podejmowaliśmy decyzję o tym, że chcemy, żeby na Dolnym Śląsku jednym z podstawowych środków transportu publicznego była kolej, że chcemy przejąć 20 odcinków nieczynnych linii kolejowych, to jest ponad 300 kilometrów, i rewitalizować je i uruchomić koleje, niektórzy pukali się w czoło. Ale połowa tych linii kolejowych jest już zrewitalizowana, albo te prace są w trakcie. A to niezbędne jest dla równomiernego rozwoju całego regionu, w czym ogromną rolę pełni właśnie dostępność komunikacyjna, która pozwala mieszkańcom swobodnie poruszać się w jego granicach. Dwa lata temu przyjechaliśmy, złożyliśmy ofertę. Dzisiaj odjeżdża pierwszy uroczysty pociąg do Mińska i Świeradowa-Zdrój. Od niedzieli regularnie mieszkańcy korzystali z 9 par połączeń w skali doby codziennie w ramach rozkładu jazdy. Wchodzimy i przywracamy cywilizację po 27 latach do Mińska i Świeradowa-Zdrój. Mieszkańcy tego obszaru będą mogli komunikować się z całym Dolnym Śląskiem, ale także z całym krajem. Bo kupując bilet w Mińsku i Świeradowie nie dojadą tylko do Gryfowa, ale mogą jechać do Jeleniej Góry, do Legnicy, do Zgorzelca, Wrocławia, Warszawy, Gdańska, gdziekolwiek tylko będą chcieli i potrzebowali. Ten konkretny odcinek kolei ułatwi też podróżowanie turystom, narciarzom i kuracjuszom. Udając się w Góry Izerskie, po zakończeniu podróży pociągiem z dworca kolejowego w Świeradowie-Zdroju, autobusami bezpłatnej komunikacji miejskiej w maksymalnie 20 minut będą mogli dojechać do każdego wybranego hotelu bądź sanatorium. A tam znowu jakiś frajer pilni pieniądz traci. Trzy girajzy piwa, ty bo pewnie płaci. Ale na Kapela nie będzie niestety stałym elementem podróży z Gryfowa do Świeradowa. Ale to krótka podróż, więc nie będzie potrzeby dodatkowego jej umilania. Pociąg zatrzymuje się w Proszówce, Mirsku, Mroczkowicach i Krobicy. W połowie tej trasy jest właśnie Mirsk. Jak widać, zainteresowanie dosyć duże, mieszkańcy przybyli przywitać pierwszy pociąg na nowo otwieranej linii, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Dlaczego jest to dla Was tak ważne? Dlaczego ważne? No przede wszystkim zwiększa nasze możliwości połączenia, tak, do szkół, do pracy, ale też widzimy tutaj możliwość rozwojową zwiększonej ilości turystów, którzy mogą przyjeżdżać do naszego miasta. Tłum mieszkańców Świeradowa-Zdroju powitał też pociąg na ostatniej stacji zrewitalizowanego połączenia kolejowego. Świeradów-Zdrój zapracował sobie na ten pociąg. Dzisiaj milion turystów bez dostępu do kolei rocznie. To jest wielkie nieporozumienie. Pociąg naprawdę rozwiąże problemy nie tylko Świeradowa, ale również problemy turystyki dolnośląskiej, czyli dostępu do takich wielkich atrakcji, jakimi są nasze Góry Izerskie i Świeradów-Zdrój. Na uroczystości była też obecna, mieszkająca obecnie we Wrocławiu, Maria Szuman, która zawodowo związana była z kolejami w tym właśnie miejscu. Ja tutaj byłam pierwszą kobietą dyżurnym i w ogóle pierwszą, byłam żoną zawiadowcy też, to prawda, ale na tym odcinku Świeradów-Gryfów to byłam pierwszą dyżurną jako kobieta. Koszt tej rewitalizacji to około 60 milionów złotych, z czego około 40 milionów pochodziło z funduszów unijnych. W finansowaniu inwestycji udział wziął też budżet państwa oraz samorządy Gryfowa Śląskiego, Mirska i Świeradowa-Zdroju. Po 27 latach pociągi ponownie zawitały do Świeradowa-Zdroju. Kolejny kurort, kolejne uzdrowisko zostało połączone, włączone do sieci kolejowej, dla mnie włączone do cywilizacji i cieszymy się bardzo, że od niedzieli codziennie 9 par pociągów będzie tutaj docierać. Tak dobrze skonstruowanej i rozbudowanej oferty przewozowej chyba Świeradów nawet
nigdy w swojej historii nie miał. W trakcie tych uroczystości podkreślano też dobrą współpracę pomiędzy wszystkimi samorządami lokalnymi, które zaangażowały się w cały ten proces rewitalizacji linii kolejowej. Chciałem podziękować wszystkim radnym Gryfowa, Mirska, przewodniczącym, wszystkim, którzy podjęli odpowiednie uchwały, bo jak Państwo wiecie, to radni zdecydowali o tych dopłatach, za które bardzo dziękujemy jako samorząd województwa, bo dzięki właśnie temu dołożeniu się do tej inwestycji możemy wspólnie podróżować. Góry Izerskie to miejsce, które jest odwiedzane przez mieszkańców całego regionu, a w tym i bolesławian. Starsi z nich pamiętają jeszcze pociągi, które kursowały tu przed laty. Kiedyś ten pociąg był inny, był taka ciuchcia, parowóz. To była też atrakcja dla młodzieży, inne wagony. Cieszę się, że koleje dolnośląskie są nowoczesne, bo jako mieszkaniec Bolesławca to praktycznie raz w miesiącu dojeżdżam do Wrocławia pociągiem, dlatego że codziennie słyszę komunikaty o wypadkach, kolizjach na autostradzie. I to jest kolejna zaleta rozwijanej w regionie sieci połączeń kolejowych, czyli możliwość porzucenia samochodu na rzecz szybkiej i wygodnej podróży pociągiem. Z tym zaś wiąże się aspekt ekologiczny. Przesiadanie się na kolej pozwala zmniejszać niską emisję spalin samochodowych silników.